Znamy oferty firm, które przystąpiły do przetargów na przebudowę ulicy Krętej i Podgórnej. Zadania te mają być realizowane w tym roku w ramach projektu rewitalizacji Starego Miasta. W tym i w przyszłym roku finalizowane będą zadania rewitalizacyjne na Starym Mieście i Osiedlu Zatorze. Przypomnijmy, że są w dużym stopniu finansowane ze środków Unii Europejskiej. Na Starówce będą między innymi przebudowane dwa obiekty Miejskiej Biblioteki Publicznej. Po konsultacjach wybrano też miejsca na Starym Mieście, które zostaną przebudowane w taki sposób, żeby dodały dzielnicy walorów estetycznych. Schody w ulicy Krętej i fragment ulicy Podgórnej mają być tak atrakcyjne jak na przykład odcinek ulicy Jarosława Dąbrowskiego z ławeczką Landowskiego. Inwestycje będą realizowane zgodnie z propozycjami wyłonionymi podczas konkursu na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu ulicy Krętej i wschodniego odcinka ulicy Podgórnej. Kręta to jest, po pierwsze to nie jest ulica. Tak, to, to jest podejście. To, jest, to są schody. Połączenie między jedną ulicą e, mhm. Obok, e, znaczy łączące ulicę Ogrodową, le, lecące jakby w dół, w dół, obok tego budynku spalonego przy, przy parkingu, przy Jarosława Dąbrowskiego. Także schody w bardzo złym stanie technicznym. O dziwo bardzo wiele osób się mnie pyta, co, co z tymi schodami będzie. No więc one będą, że tak powiem, zrewitalizowane, nabiorą zupełnie nowego kształtu. Zakres zadania w ulicy Krętej obejmuje budowę nowego ciągu pieszego, czyli dojść, schodów, budowę ławek, balustrad, murów oporowych, także budowę oświetlenia i monitoringu, zagospodarowanie zielenią, ponadto wykonanie oznakowania oraz przebudowę infrastruktury podziemnej. Co do ulicy Podgórnej, mówimy tutaj o odcinku od ulicy Chopena w dół. Również będzie miał zupełnie nowy charakter, bardziej takiego ciągu pieszego niż jezdnego, a jeżeli chodzi o ruch samochodowy, to taki bardzo uspokojony, z nowymi tam atrakcjami w postaci takiej małej architektury, w stylu takim, jak dzisiaj się projektuje nowoczesne miasta. Także myślę, że to jest co prawda stare miasto, ale już będzie, że to powiem, wygląd takiego naprawdę nowoczesnego miasta. Ulica Podgórna ma być przebudowana od skrzyżowania z ulicą Chopina do skrzyżowania z Zamkową. W tym 100-metrowym odcinku znajdą się nowe elementy ciągu pieszojezdnego, np. spowalniające ruch wyniesione przejście dla pieszych, zatoki parkingowe, a obok nowe gwiazdy, mury oporowe i tarasy. Będą tu donice i ławki, przebudowana będzie cała infrastruktura podziemna, w ulicy będzie nowe oświetlenie i monitoring. Ogłoszono dwa przetargi oddzielnie na ulicę Krętą i Podgórną. No. Oferty napłynęły, na ulicę Krętą cztery oferty, na Podgórną 5. niestety wszystkie oferty przekraczają te kwoty, które mieliśmy zapewnione w budżecie miasta. Gdyby tak przyjąć, no powiedzmy, że najniższa oferta wygrywa, aczkolwiek te oferty są jeszcze w tej chwili w trakcie sprawdzania, więc nie chcę tutaj wymieniać kto i za jaką kwotę, ale zakładając, że najniższe oferty wygrywają... To musielibyśmy dołożyć około miliona złotych do obu zadań. A o jakich w y, takim razie kwotach mówimy? Mówimy, e, że milion trzeba dołożyć do ilu? Podgórna to jest kwot, najniższa kwota była około 2 milionów, od dwóch do 3 milionów. Tak, tak te oferty y, się kształtowały. Ulica Kręta od miliona do miliona trzystu. Decyzja co do zwiększenia kwoty na oba zadania jeszcze nie zapadła, ale w opinii prezydenta władze miasta będą się starały zapewnić środki finansowe, by te inwestycje rewitalizacyjne w tym roku zrealizować.